Ta książka zawdzięcza swój tytuł panu Tadeuszowi Różewiczowi, zresztą nie tylko tytuł. Przez kilka lat jeździłam do poety do Wrocławia rozmawiać o Jerzym Nowosielskim. Oni byli przyjaciółmi przez ponad pół wieku. I pan Tadeusz Różewicz napisał taki piękny esej o malarstwie Nowosielskiego w latach 80., gdzie napisał, że Nowosielski jest rozdarty między miłością niebiańską i ziemską i przypomina czasami anioła, a czasami nietoperza rozpiętego w podziemiach świątyni. I ta figura mi się bardzo spodobała, zwłaszcza, że im dłużej zajmowałam się malarzem, tym bardziej widziałam to jego rozdarcie, to znaczy takie jakby pęknięcie serca, wewnętrzny niepokój, mimo którego malował tak piękne, świetliste obrazy. I zadałam sobie pytanie, jak to było możliwe, połączenie tego cierpienia i niepokoju z tym pięknem. I czy zawsze ta cena za to piękno musi być taka wysoka. I to był właściwie motor pisania tej książki. Wydawnictwo Znak wywarło już odpowiednią presję na mnie, bo zobaczyło we mnie potencjał na biografa. W końcu się zgodziłam, ale to trwało, nie ukrywam, przez lata, dlatego że ja o Nowosielskim pisałam wiele od lat, ale zawsze to były takie prace przyczynkarskie, jakieś recenzje czy opracowania listów i nie miałam odwagi zmierzyć się z tym pomnikiem, posągiem jakby wprost, dlatego że to jego erudycja, jego artyzm, no onieśmielał, co tu dużo mówić. Tutaj nie było mowy o jakimś partnerstwie czy... I przez lata stopniowo dochodziłam do Nowosielskiego jakby poprzez innych, poprzez profesora Poremskiego, mojego mistrza. Redagowałam taki tom poświęcony Nowosielskiemu, pisany właśnie przez profesora Poremskiego. Tam pisałam posłowie o ich przyjaźni. Potem redagowałam korespondencję Różewicz-Nowosielscy. I to zawsze było patrzenie na postać, na tę postać oczyma innych. No i minęło dobrych parę lat, zanim odważyłam się popatrzeć na Nowosielskiego oczyma Krystyny Czerni, czyli moimi. Przy czym to też nie jest tak do końca prawda, bo ja w mojej książce cytuję świadectwa wielu, kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset osób, uczniów, współpracowników, przyjaciół, rodziny, inwestorów, księży i tak dalej. I trochę się schowałam za te wypowiedzi, bo chciałam, żeby ta książka była właśnie taka stereofoniczna, żeby pokazywała artystę z różnych punktów widzenia. Decyzja o napisaniu biografii przypadła na tą dekadę, ostatnią dekadę życia profesora Jerzego Nowosielskiego, w której był ciężko chory i kontakt z nim był bardzo taki zmienny, problematyczny i ja nie do końca jestem pewna, czy on sobie zdawał sprawę jakby z wymiaru tej książki i z tego, że to jest biografia. Myśmy rozmawiali, ale no, profesorowi już się rwał wątek, tracił pamięć i panie, które się nim opiekowały, zawsze gdy go odwiedzałam, solennie właśnie zapowiadały, że przyszła ta pani, co pisze książkę o panu profesorze. I on się zawsze bardzo cieszył i mi dziękował, ale chyba nie do końca sobie zdawał sprawy z tego i na pewno by już tej książki nie przeczytał, chociaż bardzo żałuję, że nie zdążyłam mu jej pokazać. Ja myślę, że ta książka jest, tak bym chciała, nie tylko dla historyków sztuki, dlatego że ja wcześniej pisałam o Nowosielskim malarzu, o artyście, o jego malarstwie, a teraz zresztą na prośbę wydawnictwa napisałam o Nowosielskim człowieku, o człowieku, który był niezwykle ciekawy i który jak soczewka w swoim życiu skupiał rozmaite niepokoje, problemy mieszkańców tej części Europy, prawda, taki na rozdrożach i swojego pokolenia wojennego, prawda, które odziedziczyło po tych przeżyciach wojennych traumę, z którą musieli żyć przez całe życie i musieli swoim życiem na tę traumę odpowiedzieć, coś z nią zrobić. I ktoś bardzo pięknie powiedział, że historia Nowosielskiego to nie jest historia ciemna, ale to jest historia drogi przez ciemność. I to jest zupełnie coś innego wtedy, jakby zdarza się nam błądzić, przewracać, prawda? Ale idziemy do jakiegoś celu. I to jest właśnie odpowiedź na tą ciemną stronę Nowosielskiego, o której się mówi. I jakby takie przesłanie krzepiące dla mnie bardzo, że mimo tego dziedzictwa, tej historii niezwykle dramatycznej, tych traum, tych uzależnień, tych wszystkich słabości, on zawsze się podnosił i
był człowiekiem niebywale kreatywnym i zostawił nam wielkie, olśniewające dzieło. Był gigantem myśli, nie tylko pędzla, bo bardzo pięknie pisał i opowiadał o Panu Bogu, o sztuce, o historii. I to jest taka historia zwycięstwa nad jego historią, zwycięstwa nad słabościami, nad cierpieniem, nad lękiem, nad szatanem. On bardzo dużo mówił o szatanie. Także dla mnie to nie jest mimo całego niepokoju, cierpienia, historia przygnębiająca, ale historia bardzo, bardzo budująca, a wszystkim nam jest potrzebna nadzieja. Takiej książki się nigdy nie kończy. Mam wrażenie, że nie można w jednej z recenzji, co było wielkim komplementem, recenzentka napisała, że jeśli ktoś chciał jeszcze pisać biografię Nowosielskiego, może się spokojnie zająć czymś innym, bo ta rzecz została wykonana. To bardzo miłe, ale to nie jest prawda. Wszystkie tradycje literatury europejskiej pokazują, że na każdą biografię powstaje kontrbiografia i można w nieskończoność interpretować życie ciekawego człowieka. I nie ma wątpliwości, że tak samo będzie tutaj. Nowosielski był człowiekiem dość tajemniczym. On miał swoje tajemnice, sekrety, także ja się musiałam przedzierać trochę jak detektyw przez takie białe plamy, ciemne obszary. I nie mam jakby pretensji i ani szans na to, żeby wyczerpać to źródło informacji. Zresztą ja oddałam tę książkę w zeszłym roku, jeszcze artysta żył, w tej chwili artysta zmarł i jak to zwykle w takich sytuacjach, nagle objawia się mnóstwo osób z jakimiś wspomnieniami, zdjęciami, listami. Ja mogę tylko pojękiwać z cicha, że tego nie wiedziałam i do tych osób nie dotarłam. Skądinąd część z tych rzeczy jest wymyślona, jak to zwykle, więc może dobrze, że do niektórych sensacji nie dotarłam, bo to często tak właśnie śmierć wielkiej postaci budzi kreatywność wspomnień. Ale no to jest taki trochę czarny sen biografa, że pojawiają się jakieś rewelacyjne materiały, do których on nie dotarł. No tak będzie się działo, dlatego że Nowosielski miał tak bogate życie, tak długie życie. Był tak wszechstronny, tak wszędobylski, tak w tak wielu miejscach był i tak wielu ludzi znał, że mam nadzieję, że ta moja książka otwiera jakiś etap badań nad jego postacią, jego myślą, jego sztuką, a nie zamyka. Z tymi ulubionymi dziełami to jest tak, że to się zmienia bardzo, bo to zależy też na jakim etapie my jesteśmy, prawda? I trochę jest tak, że pewne rzeczy, które nam się kiedyś wydawały olśniewające, po jakimś czasie tracą ten blask, a odkrywamy z zaskoczeniem jakieś inne, nowe. Także to jest takie dzieło, recepcja sztuki to jest takie dzieło w toku i to jest wspaniałe, dlatego że to jest ciągle żywe. To nie jest muzeum takie zastygnięte w gablocie, tylko ten nasz kontakt jest jak z żywym człowiekiem, prawda? Że raz lubimy, raz nie lubimy, to się zmienia. Ja zawsze ogromnie ceniłam abstrakcje Nowosielskiego. Dla mnie one były malarstwem niesłychanie tematycznym i przedmiotowym. Opowiadały bardzo wiele sekretów, tajemnic i pięknych historii. I od tych abstrakcji z lat 40. do tych ostatnich olśniewających, które ja nazywam abstrakcjami kosmicznymi, takich gwiazd zapalonych na niebie, bardzo zawsze lubiłam abstrakcje i ogromnym szacunkiem i sentymentem darzę całą jego twórczość sakralną, zwłaszcza, że ona jest taką kartą jeszcze nie do końca zbadaną i nieodkrytą i tutaj jeszcze przed nami bardzo wiele niespodzianek i odkryć. To po prostu jakby był taki równoległy nurt poza muzeum, galerią, poza zainteresowaniem krytyków przez długi czas. No i tym właśnie zamierzam zająć się bardziej szczegółowo w ciągu najbliższych lat.